W Małopolsce jest blisko 40 lokalnych grup działania. Skupiają one ludzi i instytucje, które swoją charyzmą aktywizują lokalne środowiska. W tym programie odwiedzimy unikatowe miejsca, spotkamy prawdziwych pasjonatów i odkryjemy lokalne tajemnice. Zapraszamy w podróż szlakami LGD w Małopolsce. Dzięki swojej pomysłowości człowiek tworzy rzeczy wyjątkowe. Zwłaszcza przedmioty wykonane ręcznie mają w sobie unikatowe piękno. Na terenie LGD Partnerstwo na Jurze odnajdziemy wsie słynące z rękodzieła, jak położone niedaleko Chrzanowa znane z plecionkarstwa Jankowice i Olszyny. Sztuka wyplatania koszy z wikliny była tu przekazywana z ojca na syna. Niegdyś w co drugim domu trudniono się tym zajęciem. Dziś kultywowane jest ono przez nielicznych. Pan Jan rzemiosła nauczył się w dzieciństwie. Bazuje na wzorach tradycyjnych oraz na własnych pomysłach. To trzeba kochać daną rzecz. Dużo wzorów powstaje właśnie u mnie, z mojej pracowni, z moich rąk. Dawniej nie było tyle tych modeli koszyków różnego typu. Wikliniarze, wszyscy zauważyłem, robią koszyki na formach, a my w naszym tu okręgu robimy wszystko bez form. Musimy mieć po prostu troszkę więcej wyobraźni. Dla mnie to jest nie tylko praca ciężka, bo ta praca nie jest lekka, ale częściowy relaks. Robiąc te koszyki, inne rzeczy z wikliny, po prostu wypoczywam. Włączę sobie spokojnie radyjko, słucham sobie radyjka i co sobie myślę, tak kombinuję, w myślach takie wzory wymyślam nowe, różne, jak mi tam coś tam przyjdzie do głowy. Gazę tak podpatruję, przeobrażam to na inne rzeczy. Te ręce zrobiły w ciągu życia, to nie wiem, ale to się chyba liczy na setki tysięcy przypuszczalnie rzecz biorąc, no bo to lata. Sieniawa, mała wioska niedaleko Rabki Zdrój. To teren LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby. W tym miejscu swoją pracownię mają państwo Rusnakowie. Małżeństwo od lat zajmuje się tkactwem. Pan Jan przygotowuje wełnę. Pani Teresa zajmuje się farbowaniem nici i tradycyjnym tkactwem. Ich wyroby znajdują uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tkanin zrobiłam dużo. Ponad 2000 i mniejsze tkaniny, i użytkowe tkaniny, i dekoracyjne, ścienne. To nie jest zawód, który daje dochód, ale daje niesamowitą satysfakcję w momencie, kiedy powstaje projekt, kiedy zaczyna nabierać kształtów w kolorystyce, w przestrzeni, w fakturze. Razem się dogadujemy, razem to robimy. Jeżeli coś potrzeba zmienić czy coś, to ja się do tego dostosowuję z kolei. Przeć się nauczyłem, bo moja mama przędła. Dawniej przędła len. To mnie zaciekawiło, a po drugie zastanawiałem się, mama też nie będzie wiecznie żyć, nie? To kiedy się nauczy, od kogo, nie? Największą radością to jest uczyć dzieci tkania i przekazujemy obecnie wiedzę dla osób, które chciałyby się nauczyć tkać, bo tkactwo w którymś momencie zaczęło zanikać, ale w tej chwili powraca do łask. Nie potrzeba wielkiej techniki, potrzeba dużo serca do tego i cierpliwości. Obszar LGD między Dalinem a Gościbią to region bogaty w historię. W okolicy Myślenic znajdziemy perełki architektury sakralnej. Niedalekie Sułkowice to z kolei przykład bogatych tradycji kowalskich i płatnerskich. Płatnerstwo to sztuka tworzenia uzbrojenia i broni białej. Jej tajniki były znane jedynie mistrzom kowalskim. Pan Stefan poznał je dzięki swojemu ojcu i dziadkowi, którzy również zajmowali się tym rzemiosłem. Mimo młodego wieku ma na koncie kilkadziesiąt sztuk własnoręcznie wykonanej broni. A ta jest nie lada gratką dla kolekcjonerów oraz pasjonatów rekonstrukcji historycznych. No trzeba zacząć od dobrej stali. Ten mierz czy szabla była dobrej jakości, bo musi być jednak stal. Kucie, hartowanie, odpuszczanie. Pierwsza moja broń, pierwszy mój nóż robiłem w szkole podstawowej. Od jakiegoś czasu postanowiłem, że po prostu będę robił to, co mnie bardzo interesuje i pasjonuje. Marzenia doprowadzić do skutku przekuwania stali, żeby wykuć damast po prostu. Trzeba pracować, czas robi swoje.
oczywiście dochodzi się do wprawy jak w każdej pracy. Na początku nie wychodzi, a później z czasem, z biegiem lat wychodzi to już coraz lepiej. To tylko wybrane miejsca na bogatym szlaku małopolskich lokalnych grup działania. Odkryj je dla siebie. Teraz czas na małopolską sieć LGD.